Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i na początek chcę Wam podziękować jakby za Waszą reakcję po dodaniu ostatniego filmu, a właściwie przedostatniego. Chodzi mi po prostu o ten filmik, w którym powiedziałem Wam tą całą prawdę o mnie. Tak szczerze to bardzo bałem się wrzucenia tego filmiku. Bardzo bałem się, że no po prostu mnie skrytykujecie, że wasza reakcja będzie taka bardzo negatywna, że tak to nazwę, ale jest wręcz przeciwnie. Bardzo chcę wam podziękować za to wszystko, za poparcie z waszej strony, za to, że jednak potraficie po prostu docenić to, co robię, to, jaki jestem i to, czym się zajmuję. Jestem wam bardzo, naprawdę bardzo za to wszystko wdzięczny i dzięki za mnóstwo łapek w górę, za mnóstwo super komentarzy mobilizujących do dalszej pracy, za dużo wyświetleń. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję. No ale nie chcę tutaj tak, wiecie, jakby za przeproszeniem komuś lizać dupy, za przeproszeniem, i przejdę do sedna tej sprawy. To jest taki filmik jakby trochę informacyjno, nie wiem, taki filmik, w którym chcę po prostu Wam podziękować za to oraz opowiedzieć o tych rzeczach, które tutaj widzicie właśnie na moim biurku. Więc tak, w połowie maja, jakoś to było, dostałem do przetestowania od firmy BenQ aparat cyfrowy BenQ GH700, za co bardzo chcę firmie BenQ podziękować, ponieważ pozwoliła mi go zatrzymać i wszystkie filmy od tej pory mogłem po prostu tym aparatem nagrywać. Ma on bardzo fajną jakość obrazu, bardzo fajną jakość dźwięku. No nie jest ona jakaś, nie jest jakaś ona po prostu taka profesjonalna w pełni, ale do tego, co robię, w zupełności wystarcza. Także jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny firmie BenQ i dzisiaj, kilka dni przed świętami, znowu ta firma postanowiła umilić mi życie, że tak to nazwę. Ponieważ jeżeli oglądaliście film Cała Prawda o Mnie, powiedziałem tam, że chciałbym nagrywać vlogi i takie filmy po prostu bardziej na luzie, takie filmy pokazujące po prostu moje życie. No i dostałem do przetestowania dwa aparaty oraz kilka gadżetów, o których za chwilkę. Pierwszym jest ten kompakt, jest to BenQ G1, czyli taki jeden z nowszych modeli tej firmy. Jest to taki kompakt bardziej zaawansowany, ponieważ ma fajną jakość filmów, nagrywa filmy w 1080p, ma dość dobrą jakość zdjęć, odchylany 3-calowy ekranik i to jest właśnie genialna rzecz, która no bardzo mi się po prostu przyda w nagrywaniu vlogów, ponieważ będę mógł sam siebie widzieć, co nagrywam, także aparacie naprawdę bardzo fajny. I tutaj mam drugi, jest to również aparat kompaktowy BenQ LM100, ale o takich troszkę jakby bardziej ekstremalnych zastosowaniach, ponieważ jest on odporny na wodę, piasek, kurz, jest ogólnie wodoszczelny, można z nim nurkować, co prawda na nie za duże głębokości, bo jest to tylko do kilku metrów, ale można nim robić zdjęcia i nagrywać filmy pod wodą. Jest odporny na upadki, ogólnie jest bardzo solidnie wykonany, czyli właśnie taki jakby ekstremalny aparat. Na Facebooku firmy BenQ można znaleźć kilka zdjęć robionych tym aparatem w naszym polskim Bałtyku. No i tutaj mam jeszcze kilka takich gadżetów. Jest to myszka, taka no właściwie zwykła, prosta myszka, ale również no jest przydatny gadżet. Kolejną rzeczą jest lampka od firmy BenQ. Lampka LEDowa, która bardzo fajnie świeci. Również się przyda, także również za to dziękuję. Oraz można powiedzieć troszeczkę taki jakby spóźniony prezent, albo jakby prezent troszeczkę tak niepasujący do świąt. Ponieważ jest to pendrive 4-gigabajtowy w kształcie stadionu. Stadionu to jest chyba gdańskiego. Na UEFA Euro 2012. Także bardzo dziękuję również za ten gadżet. I tutaj mamy takie dwie folie, których jeszcze nie rozpakowywałem. W jednej jest chyba ręcznik firmy BenQ w kolorze oczywiście charakterystycznym dla tej firmy, czyli
fioletowym z ich logiem oraz w tym drugim worku jest, z tego co widzę, bluza i chyba jeszcze koszulka tam dalej. Tegoż nie rozpakowywałem, ponieważ no tak szczerze to dla mnie ważniejsze są te dwie rzeczy. No i to praktycznie na tyle w tym filmiku. To jest taki bardziej jakby filmik na luzie, taki trochę informacyjny i taki trochę filmik, w którym chciałem Wam podziękować. Te dwa aparaty rozpakujemy po prostu w dwóch następnych filmach. Będą to filmy dotyczące tylko i wyłącznie rozpakowań tych aparatów. Tak więc chcę podziękować Wam, moi widzowie, jeszcze raz oraz firmie BenQ za te wszystkie rzeczy. Także no bardzo dziękuję i zapraszam po prostu do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!